Szósta oś priorytetowa kładzie nacisk na wzrost znaczenia turystyki w naszym województwie poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych, wzbogacenie oferty usług turystycznych oraz poprawę ich jakości, a także rozwój nowych, zrównoważonych rodzajów turystyki. Rozwój funkcji uzdrowiskowej Inowrocławskich Solanek to kilkuetapowy projekt kluczowy. Projekt polegał m.in. na odświeżeniu parku solankowego, w tym Alei Głównej i mniejszych przyległych ścieżek i remoncie tężni solankowych wraz z instalacją oświetlenia. Poza tym znacznie poszerzono granice uzdrowiska, gdzie na dodanych obszarach powstają ogrody papieskie, czyli tereny parkowe wraz z aranżacją małej architektury, a także ogród zapachowy. Znalazło się też miejsce na okazałe oczko wodne. Całkowity koszt obu etapów projektu to ponad 33 miliony złotych, dofinansowanie prawie 20 milionów złotych. Bory Tucholskie w labiryntach natury. To projekt, którego celem jest wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski dzięki rozwojowi infrastruktury turystycznej. Jest to projekt powiatowy, zatem prace obejmują wszystkie gminy powiatu tucholskiego. Duży nacisk położono na zagospodarowanie plaż i terenów nadjeziornych powiatu, w tym popularnego jeziora Głęboczek z pobliskimi parkingami. Wybudowano też prawie 6,5-kilometrową ścieżkę rowerową z Tucholi do miejscowości Świt oraz zagospodarowano nadrzeczne punkty postojowe dla turystów. Całkowity koszt projektu prawie 25 milionów złotych, dofinansowanie prawie 14 milionów złotych.